Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie, ksiądz Tomasz Trzaska. W naszym już ostatnim niestety wejściu z tego miejsca, gdzie gromadzi się młodzież całej diecezji, moim i Państwa gościem jest Pan Dariusz Kowalski, gość dzisiejszego dnia. Witam serdecznie. Panie Dariuszu, jesteśmy świeżutko po spotkaniu z młodzieżą, bo chyba trudno to nazwać wystąpieniem. To było spotkanie, to był taki moment na świadectwo. No tak, tak. Ja sobie odświeżyłem ten czas, kiedy byłem w Rzymie w 1985 roku na pierwszych Światowych Dniach Młodzieży i to też była Niedziela Palmowa. Wtedy to był 31 marca. Tak, to było... Powiedziałem im, że wtedy jeszcze ich nie było na świecie, ale że czas po prostu tak szybko płynie. Ja się trochę poczułem tak, jakby tych 30 lat nie było. No rzeczywiście, 30 lat minęło, ale z młodymi człowiek się czuje młody. Tak, tak. No, my wszyscy jesteśmy młodzi, to znaczy tym, którzy przekroczyli tę granicę już 50, tak jak ja, łatwiej jest to mówić, bo gdybym był młody, to nie powiedziałbym pewnie, że wszyscy jesteśmy młodzi i wszyscy jesteśmy starzy. Ja im mówiłem, że po prostu my żyjemy w jakimś tam ziemskim czasie, ale tak naprawdę mamy jeden czas dla wszystkich, mamy wieczność, już tutaj możemy się w nią, zaczepić, tak, już do tej, wiesz, i chrześcijaństwo to jest coś, co nas łączy z wiecznością w pewien przedziwny sposób. My katolicy wierzymy w obcowanie świętych, to jest jedna wielka wspólnota ludzi, którzy byli przed nami, którzy będą też po nas, tego jeszcze nie wiemy, ale ci, którzy byli przed nami, którzy nas poprzedzili, my z nimi razem jesteśmy w jakiejś jednej wielkiej wspólnocie. To jest wielka tajemnica, ale to się czasem czuje, to, że ta wspólnota to jest coś, no, realnego. No właśnie, powiedział Pan do młodych, że nie martwcie się, kiedy będą z Was się śmiali, ze mnie się też śmieją, ale to dlatego się śmieją, że Pan Jezus nam to przepowiedział, będą Was mieć w nienawiści. Znaczy, ja mam do czynienia z ludźmi dojrzałymi, to się ze mnie, śmieją, no nie wiem, w twarz mi nigdy. Ludzie dojrzali, no to ja wiem, może młodzież trochę inaczej funkcjonuje, ale ja nie mam jakichś takich doświadczeń, że ktoś mi w oczy coś tam, powiedzmy, jakoś tak kpi czy szydzi. Nie, po prostu ja żyję normalnie z ludźmi dojrzałymi, pracuję i to jest, może moim doświadczeniem nie jest... Ja pamiętam czasy młodości, ale na przykład rozmawiam z moją córką, która studiuje, z innymi młodymi ludźmi i wiem, że to jest w środowiskach młodzieżowych troszkę trudniejsze, trochę trudniej to wygląda. Ale no tak, powiedziałem im, że to jest wpisane w chrześcijaństwo, no to że Pan Jezus powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, mówi 15 chyba rozdział, chyba 18 werset, gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność, ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem ze świata dla siebie, to świat was nienawidzi. Mnie nienawidził najpierw, teraz was nienawidzi. To jest normalne, to jest normalna kolej, no to jest po prostu, tak jest, to jest nasz los, no to jest nasza rzeczywistość. Przed nami wielki tydzień, wielkie świat wydarzenie. Przepraszam, ja muszę to... Proszę. Świat jako ten sposób myślenia, tak? Że to my, tak. Sposób myślenia o życiu, że liczy się tylko to, co jest tu i teraz. Świat mówi, konsumuj, używaj, wszystko ci się należy, zdobywaj. Świat nie mówi, oddaj siebie. Chrześcijanin oddaje siebie. Chrześcijaństwo mówi, oddaj siebie. Świat mówi, zagarnij dla siebie, więc to jest opozycja i świat tego nienawidzi, czyli jest w opozycji, bo to jest taki, no taki, taka, taki, taki zwrot, który ma mówić o tej opozycji, prawda? To jest normalne, to jest rzeczywistość. Pewnie gdybyśmy mieli tak zestawić te dwa światy, to z jednej strony myślę, świat mówi, bierz wszystko dla siebie, ale z drugiej strony oddaj mi siebie całego i tak, ja ciebie wycisnę, no tak, a Pan Bóg mówi tak, odwrotnie, tak. Oddaj mi siebie, ja dam tobie wszystko, prawda? To chyba trochę proszę tak jest. Teraz sobie wyobrazić, no, gdzie wolimy być, w takiej grupie, z której każdy patrzy tylko... co jest potrzebne drugiemu, czy też w takiej, w której każdy patrzy tylko jakby drugiego zjeść. Jak to Paweł pisze, baczcie, żebyście się wzajemnie nie pozjadali, bo słyszałem, że u was jeden kąsa drugiego. No myślę, że znaczy naturalnym środowiskiem dla człowieka jest środowisko, człowiek w ogóle, ja ze swojego doświadczenia wiem, że człowiek chce, jest otwarty, chce mieć zaufanie do ludzi, bo tak się po prostu łatwiej żyje. No to jest po prostu piękny plan Boga dla człowieka, chrześcijaństwo. Przekazania, jego słowo. To jest piękny, wspaniały plan dlatego, żeby człowiek był szczęśliwy. On mówi, wybieraj w Księdze Powtórzonego Prawa, kładę przed tobą błogosławieństwo, przekleństwo, wybieraj błogosławieństwo, żeby ci się dobrze żyło, żebyś wziął posiadanie tę ziemię, którą ci przeznaczyłem, czyli twoje życie, żebyś był szczęśliwy w tym życiu. To jest
Bóg nie jest kimś, kto produkuje opresję, kimś, kto chce nas zniewolić. Przeciwnie. Dał przekazania, dał prawo po to, żebyśmy się właśnie wzajemnie nie pozjadali, żeby nam się dobrze żyło ze sobą. Ale mówi, wybieraj, to znaczy daje nam wolność. Daje wolność, możemy to odrzucić. Tak, ten wybór, tak. No właśnie, młodzież wybrała, żeby tu przyjechać. Dzisiaj jest Niedziela Palmowa, też ważne święto, które łączy ze sobą dwa akcenty. No i triumfalny wjazd Jezusa, ale też czy odczytamy dzisiaj mękę pańską i rozpoczynamy Wielkie Dni. Tak, tak, to jest no, ten triumfalny wjazd Jezusa. Król tak jedzie na oślątku, źrebięciu oślicy. Zapowiedź, to jest spełnienie jednej z wielu zapowiedzi, jednego z wielu proroctw. Tak, tak, triumfalny wjazd króla, no ale ten król, co to za królestwo, no, królestwo miłości na czym polega? Gdzie był szczyt jego panowania? Na Golgocie, szczytowy moment ludzkości, szczyt dziejów, to jest Golgota, krzyż Jezusa. To jest ten szczyt miłości, no wchodzimy w tajemnicę właśnie no, tego uniżenia. Dzisiaj to czytanie ze świętego Pawła z listu do Filipian, że on nie skorzystał z tej sposobności, żeby być jak Bóg, tylko po prostu przyjął naszą naturę, ogołocił siebie samego. Czyli to jest jakaś wielka tajemnica miłości, jakaś nieprawdopodobna rzecz, to jest coś nieprawdopodobnego. My to, znaczy dzięki temu w ogóle żyjemy, że on za nas umarł. Także to jest tak, ten dzień zaczyna taki czas wyjątkowy, rzeczywiście najważniejszy czas w roku dla nas. No, ja się cieszę, że go tak mogłem tutaj zacząć, takim spotkaniem, bo 32 lata temu byłem właśnie w Niedzielę Palmową w Rzymie. Także to jest taki jakiś cykl, odnawiamy to i myślę, że nasza codzienność też powinna być takim jak właśnie odnawianiem Paschy. To jest wielka szansa zanurzenia się w tych tajemnicach, przejścia tego z Panem Jezusem, żeby zobaczyć, na czym polega właśnie ta droga, na czym polega to, żeby być tak jak mistrz. Tak? Bo on mówi, tak jak mówiłem tutaj o tym 15 rozdziale świętego Jana, nie myślcie, że uczeń będzie ponad mistrza, więc można z nim się wybrać w tę drogę, żeby się nauczyć, żeby popatrzeć na mistrza. Jak mistrz umiera, popatrz. To jest takie, to odbieram jako takie zaproszenie. To zaproszenie dzisiaj wszyscy młodzi otrzymają w sposób szczególny, kiedy będziemy no, uroczyście na zakończenie Dni Młodzieży przeżywać Eucharystię. I myślę, nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi, że to jest dla młodzieży niezwykle silny i mocny czas. Ja jestem tu od 2 dni i zawsze jesteśmy tutaj. Pan dzisiaj też stał się częścią tego spotkania, że to jest dla młodzieży niezwykle silny czas i tak jak Pan powiedział, zaproszenie do przeżycia tej drogi z Jezusem. No i wspólnota przede wszystkim, bo my jesteśmy wspólnotą. My powinniśmy celebrować, świętować jakąś wspólnotę. Bo to jest istota też chrześcijaństwa. Życie we wspólnocie. Żaden z nas nie jest samotną wyspą. To już nie Biblia, to już jest cytat z literatury. Ale... Aczkolwiek często w kontekście religijnym cytowany. No tak, no bo... No cóż, no myśmy... Nasza kultura europejska wyrosła z chrześcijaństwa. No, to jest... największa rewolucja, to nie była ani październikowa, ani francuska, ani... To była rewolucja Jezusa po prostu. To był największy rewolucjonista, który powiedział, kochajcie się tak jak ja was. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Jak ja was. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, mówiło stare prawo, a Jezus mówi... Stare prawo mówiło, miłujcie przyjaciół, tak, miłujcie siebie, a Jezus mówi, miłujcie wszystkich, ale tak jak ja was, czyli umierajcie. To największa rewolucja. Także tak, mamy, a powinniśmy, wspólnota jest czymś pięknym, no, spotkania, dzielenie się tą radością, przeżywanie radości we wspólnocie, w grupie jest pełniejsze. No, to jest coś, co jakoś nas buduje, co nas wzmacnia, co możemy choćby no, popatrzeć, że tak, że nie jesteśmy, że to, co, że też ktoś obok mnie też żyje tym samym, co ja i ktoś inny, że to nie są jakieś mrzonki, tak, że tak wielu ludzi pokłada w tym nadzieję, że tak wielu ludzi chce iść tą drogą, pomimo tego, przepraszam, że to nie jest droga łatwa, to nie jest droga lekka, łatwa i przyjemna, wręcz przeciwnie, mówi Jezus, tak, by was nienawidzi, by mnie nienawidzili i was też będą nienawidzić, no, że o tej opozycji mówiliśmy na początku. Ale to jest piękne, że to jest po prostu droga, która daje nadzieję. Jan Paweł II
organizator Światowych Dni Młodzieży, pomysłodawca, powiedział: człowiek współczesny najbardziej potrzebuje nadziei. No i to jest najpiękniejsze słowo w radiu, nadzieja. No właśnie, radio nadzieja, no proszę. To jest najpiękniejsze słowo w radiu, nadzieja, i z tym słowem zostajemy. Wiemy, że pan dzisiaj jeszcze ma przed sobą i długą drogę, ale też i sporo obowiązków. Życzymy i do bezpiecznej drogi, ale też i pięknego przeżycia tych wielkich dni, które przed nami. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. To było ostatnie wejście stąd, z hali WOSiR w Wyszkowie. O godzinie 15 rozpoczniemy dla państwa transmisję przy świętej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja. Żyjcie nadzieją. Dziękujemy serdecznie, bardzo dziękujemy. Żyjcie nadzieją. Do usłyszenia, ksiądz Tomasz Czaska.